Zakuwarka P20 HP. To jest największa ręczna zakuwarka w naszej ofercie. I opowiem teraz chwilę, z czego się składa, co jest najważniejsze. A więc tak, to jest głowica zaciskowa, najważniejszy element w zakuwarce. Szczęki, które dobieramy w zależności od tego, jaki wąż chcemy zacisnąć. Tabele doboru szczęk mają Państwo w zestawie razem przy zakupie maszyny. Tabele zaciskania, tabele doboru szczęk jest dostępna na zakuwarce. I teraz w zależności od tego, jaki wąż chcemy zacisnąć, musimy dobrać odpowiednie szczęki. Szczęki dobieramy najbardziej zbliżone. To znaczy, jeżeli chcemy zacisnąć wąż, dla przykładu 13 2SN, czyli średnica wewnętrzna 13 mm, wąż dwuoplotowy 2SN, w tabeli zaciskania sprawdzimy, że wymiar na odpowiedni wymiar do zaciśnięcia to 23,7 mm. I teraz, czyli po zaciśnięciu, ten otwór, który zaciska tulejkę, musi mieć 23,7 mm, a więc tulejka musi mieć po zaciśnięciu średnicę zewnętrzną 23,7 mm. I teraz tak, patrzymy na tabelę zaciskania, potem patrzymy na tabelę doboru szczęk, gdzie mamy wyszczególnione szczęki. Szczęki w zestawie, które się znajdują, każda ze szczęk jest opisana. Przykładowo tutaj ta szczęka ma wybite numer 23. To znaczy, że po całkowitym zaciśnięciu średnica zewnętrzna tulejki będzie 23 mm. I w ten sposób dobieramy odpowiednie szczęki. Jeżeli mamy przykładowo wąż, który ma średnicę zaciskania po zewnątrz tulejkę na orientacyjnej tabeli zaciskania, dla przykładu 10 mm, to nie dobierzemy szczęk 23 mm, bo one są za duże. Musimy dobrać odpowiednie szczęki, czyli 10 mm. Także szczęki dobieramy zawsze najbardziej zbliżone do wymiaru, który chcemy osiągnąć. A więc tak, głowica zakuwarki, czyli najważniejszy element, gdzie jest wprawiany tłok, to działa na zasadzie cylindra. I pompka wprawia w ruch cylinder, który idzie do przodu i ściska szczęki, które dochodzą aż do swojej granicznej wartości. Przykładowo szczęki 23 po całkowitym zaciśnięciu będą miały 23 mm, także one zejdą się do końca, o czym zostaniemy poinformowani poprzez zapalenie się lampki kontrolnej. O, dobrze widać już tą lampkę kontrolną. Teraz niech Państwo spojrzą sobie. Otworzyliśmy zawór. Mikrometr. To jest mikrometr, który możemy sobie dodawać do średnicy zacisku odpowiednią wartość. I dla przykładu mogę powiedzieć tak. Każde szczęki mają pewien zakres. Przykładowo szczęki 23 możemy zaciskać na 23 mm, ale praktycznie każde szczęki mają możliwość, że dodamy jeszcze do 5 mm. Więc jeżeli chcemy uzyskać rozmiar 24 mm, na mikrometrze dodamy sobie jeden pełen obrót, czyli 1 mm. 23 plus 1 to będzie 24 mm. I tak możemy na każdej praktycznie szczęce dodać do 5 mm. Przy czym nie możemy też przedobrzyć, najlepiej dobrać odpowiednie szczęki. Czyli jeżeli chcemy uzyskać 26 mm, mamy szczęki 23, to nie dodajemy 23 plus 3, ale dobieramy odpowiednie szczęki 26 mm, które są w komplecie. Mikrometr, tutaj pod mikrometrem mamy lampkę kontrolną, która nam pokazuje, czy średnica, którą wybraliśmy, ustawiliśmy sobie na mikrometrze, została osiągnięta. On się wtedy zapala. Miejsce na baterię. Raz na rok, na dwa możemy zmienić baterię, jeżeli tego wymaga sytuacja. Możemy sobie sprawdzić, czy bateria jest dobra poprzez naciśnięcie czerwonego guzika, który zapala lampkę. Szufladka na szczęki. I to jest, można powiedzieć, że bolec, który pomaga nam wyciągnąć szczęki z maszyny. Przykładowo. Otwieramy maszynę tak, żeby szczęki cofnęły się do końca. Podważamy szczękę, wyciągamy. Ten model P20 HP ma takie niskie, małe bolce, a maszynka w głowicy jest magnes, który przytrzymuje szczęki, a bolec uniemożliwia ruch szczęk. Także przy zaciskaniu on jest na swoim miejscu. A montaż jest bardzo łatwy.
Wkładamy szczęki. Zawsze numerami do przodu. Zawsze numerami do frontu. To się inaczej nie da, bo jest bolec. Teraz tak. Z prawej strony pompki. To jest pompka Enerpac amerykańska P392. To jest bardzo wydajna pompka, gdzie wszystkie podzespoły można sobie dokupić. W czasie eksploatacji po dłuższym okresie może się okazać, że jakiś oryń się wyrobi w pompce, czy jakaś uszczelka, ale są do tego zestawy naprawcze, to jest naprawdę marka bardzo dobra, pomp Enerpac, także wszystkie podzespoły, każdą jedną śrubkę możemy sobie dokupić. Zakręcamy, zgodnie z ruchem kierunku wskazówek. Teraz zawór jest zamknięty. I pompujemy. A jednocześnie widzimy, że szczęki się schodzą, także wszystko działa prawidłowo. Teraz tak, my spróbujemy tutaj zacisnąć do końca. Tak, żeby zapaliła się lampka kontrolna, która nas poinformuje, że osiągnęliśmy tą wcześniej ustawioną średnicę. Ok. Lampka kontrolna się zapaliła, szczęki się zeszły całkowicie, także uzyskaliśmy taki wymiar 23 mm. Na mikrometrze jest ustawione 0, także zacisnęło na 23 mm. Także tutaj tulejka po zewnętrznej stronie miała być 23 mm. I teraz ważna rzecz. Jeżeli chcemy otworzyć zakuwarkę, otworzyć tak, żeby szczęki się cofnęły, to musimy po prostu na tym zaworku z prawej strony pompki, musimy ten zaworek po prostu odkręcić w lewo. I słyszymy charakterystyczny odgłos, to znaczy, że olej się cofa. I bardzo ważna rzecz, tutaj mamy wlew oleju. Olej jest oryginalny Enerpaca, to jest bardzo rzadki HF95. Bardzo fajny olej. Przy transporcie my zakręcamy tutaj tą pompkę. I może się tak zdarzyć, że pompka się zapowietrzy. O co chodzi? Będziemy pompować, ale nie będziemy widzieć tego efektu, że te szczęki się schodzą. Będzie takie, będziemy myśleli, że to tak na pusto działa. Wtedy wystarczy ten wlew oleju odkręcić o 1/4, tak aby usłyszeć syknięcie. Syknięcie, także powietrze się odpowietrzyło. Powietrze uleciało i teraz już pompka pracuje dużo lepiej. Co tam jeszcze z tych informacji? Konserwacja. Raz w roku można wymienić olej Enerpaca. Też nie trzymać maszyny w mrozie i nie zaciskać od razu dużych węży, bo możemy uszkodzić uszczelniacze. Uszczelniacze też można u nas kupić, nie ma z tym problemu. Natomiast no, nie róbmy tego, jeżeli nie musimy, no to najlepiej w jakieś pomieszczenie o dodatniej temperaturze. Druga sprawa, producent zaleca, żeby co 8 godzin pracy ciągłej smarować szczęki główne. Pokażę, o co chodzi. To są dla przykładu. To są szczęki wymienne. To jest jeden akurat z wielu kompletów. Te szczęki wymienne montujemy na tak zwanych szczękach głównych. Zaraz Wam pokażę. To są szczęki główne. To jest styk szczęk głównych, a szczęk wymiennych. Ta powierzchnia styka się z tą powierzchnią. Teraz, żeby maszyna działała nam długo i bezproblemowo, musimy co 8 godzin nasmarować. Nasmarować głowicę i wyczyścić powierzchnię styku szczęk głównych ze szczękami tymi wymiennymi. Tutaj podczas zaciskania kawałki ocynku będą spadały. Żeby zakuwarka pracowała równomiernie i prawidłowo, musimy czyścić z powierzchni styku szczęk głównych ze szczękami. Możemy przedmuchać sprężonym powietrzem, tak żeby wszystkie opiłki wyleciały, a następnie spsikać smarem, a z tyłu głowicę nasmarować smarem grafitowym. To jest smar na wysokie obciążenia. Do maszyny dostarczamy instrukcję w języku polskim, instrukcję w języku angielskim. Jest tam skrócona instrukcja nawet konserwacji. Także to by było tyle. Jeszcze jedna informacja. Są naklejki informacyjne, które mówią, żeby zaciskać wyłącznie okrągłe elementy. O co chodzi? Szczęki główne są okrągłe.
Tutaj pomiędzy i szczęki zwyczajne to jest 8 poszczególnych kamieni, które też zakuwają na okrągło. Pomiędzy szczękami głównymi są sprężyny. Jeżeli